Historia instrumentu organistrza szwajcarskiego o nazwisku Genf. Instrument znajdował się z jednym kościołów w obrębie Curychu i po iluś tam latach użytkowania, jak to zwykle bywa w tych terenach zachodniej Europy, 15, 20, 30 lat, no podejmuje się decyzję o dalszym losie instrumentu. Czy robić generalny remont, i co jest bardzo kosztowną rzeczą, nawet jak na zachód, czy wymienić instrument, zamówić nowy, a ten gdzieś, powiedzmy, czy sprzedać, czy ofiarować. I no, szczęśliwym trafem w Curychu, na obrzeżach Curychu, w dzielnicy Engstringen, znajduje się Muzeum Organów Hammonda. Jest tam pani właścicielka tego muzeum Hammonda, zresztą organistka wspaniała, wspaniale grająca na organach Hammonda. Kupiła ten instrument do siebie, żeby po prostu realizować takie mieszane koncerty z użyciem organów Hammonda i organów piszczałkowych. Zamontowano w tym instrumencie system MIDI podłączony do komputera, także można było kapitalne efekty brzmieniowe stosować grając na organach piszczałkowych i organach Hammonda. To było od 2004 roku. No wiadomo, według zachodnich standardów 10-15 lat trzeba instrument remontować z kolei. I pani stwierdziła, że koszty remontu przewyższają zdrowy rozsądek, nawet jak na Szwajcara, i stwierdziła, że ona po prostu będzie chciała sprzedać ten instrument i oddała go w pośrednictwo jednemu ze szwajcarskich organistrzów, jak się potem okazało, jednego z najdroższych szwajcarskich organistrzów. On nam zaproponował współpracę przy demontażu i montażu tutaj, ale okazało się, że tak horrendalną cenę wystawił, że po prostu stwierdziliśmy, że nie ma sensu taka współpraca, ale ponieważ pan nie powiedział nam, gdzie ten instrument się znajduje, więc ja po prostu, Polak potrafi, włączyłem internet, po 15 minutach znalazłem ten instrument, znalazłem to muzeum, no znalazłem dziewczynę, znalazłem dom, prawda? I zadzwoniliśmy bezpośrednio do właścicielki, do Muzeum Organowego, i ona powiedziała, że ona nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do tego pana organistrza, że ona jest chętna sprzedać, bo każdy kupiec dla niej jest dobry, a do tej pory się żaden nie zjawił. No bo po prostu bariera cenowa... Pan proboszcza, także kościół pozamykać? No, bariera cenowa, jaką ten organistrz postawił, była tak wysoka, że nie było chętnych na kupno instrumentu z jego pośrednictwem. Ponieważ obeszliśmy ten problem, pani po prostu zgodziła się na warunki, jakie myśmy postawili, i zebrałem ekipę, po prostu w kilka dni rozebraliśmy ten instrument i dzisiaj go przewieźliśmy tutaj, rozładowaliśmy w Głogowie, w kościele. I zresztą jak widać, no materiał jest rewelacyjny, bo to jest czysta cyna, to jest samo drzewo, nie ma sklejki, nie ma paździerzy, wszystko jest zdrowe. Instrument był poddany gruntownej renowacji w 2004 roku, czyli można powiedzieć, jak na polskie standardy, że jest w idealnym stanie. Owszem, ja muszę przeglądnąć do każdej, jak to się, każde miejsce. Większość elementów skórzanych będzie zastąpiona nową skórą, czy na miechach, czy przy wiatrownicy, czy klapach, ale reszta, pozostały materiał po prostu jest w idealnym stanie. Może jakieś drobne elementy traktury, które ulegają naturalnemu zużyciu, będą wymienione, a poza tym zostanie instrument w niezmienionej postaci, znaczy poza jednym. W kościele, jak on był budowany, szafa organowa była przynajmniej pół metra wyższa, ponieważ instrument był wstawiany do Muzeum Organowego, gdzie do sufitu było około 3 metrów, tak jak i tu w tej sali, gdzie teraz ten instrument złożony, więc ucięto pół metra spód szafy organowej, przez co cały prospekt się obniżył. A my przywrócimy z powrotem pierwotną wysokość, raz żeby z dołu kościoła można było ujrzeć prospekt organowy, bo tak to on by się skrył za balustradę, nie? I w tym momencie zasłonimy całe wnętrze organów obudową i instrument wróci do swojej pierwotnej formy. A kiedy sądzi pan, że już będziemy mogli posłuchać? To znaczy, ja myślę, że na koniec sierpnia jest taka wstępna, realna szansa, że już nam ładnie pewne rzeczy zagrają, ale ponieważ no, licho nie śpi, nawet w świętym miejscu, wiem co, tak. Co potrafi, jak to się mówi, no, po 40 latach praktyki mam na ten temat swoje zdanie, różne cuda się dzieją, to jak i z przywozem tego samochodu, tego instrumentu dziś w Legnicy też mieliśmy jeszcze przygody na koniec w urzędzie celnym, ale w każdym bądź razie na wrzesień myślę, że spokojniutko, koniec września to jest taki rozsądny termin, że zamkniemy całość jakimś ładnym koncertem.